Witajcie, dziś kilka słów zapowiedzi przed walką Michała Cieślaka z Ilungą Makabu o pas mistrza świata WBC w wadze junior ciężkiej. W ostatnich tygodniach wokół tego pojedynku było tyle kontrowersji, że trochę zagubił się w tym wszystkim aspekt sportowy, dlatego ja dzisiaj będę się starał mówić właśnie głównie o tym sportowym aspekcie, no jednak rozmawiając o tym pojedynku nie da się zapomnieć o całym cyrku, który się cały czas wokół niego odbywa. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że o wakujący pas WBC z makabu powalczy inny Polak, Krzysztof Wodarczyk. Diablo to oczywiście wybitny, bardzo zasłużony dla polskiego boksu pięściarz, no ale jednak nie przyjmowaliśmy tej wiadomości z wielkim entuzjazmem, dlatego że Diablo po prostu stracił gdzieś już ten dawny błysk. Diablo w ostatnich walkach nie prezentował się najlepiej, w dodatku ciągle trapiły go jakieś kontuzje. Dlatego nie dawaliśmy mu raczej z makabu większych szans, no i raczej wszyscy ucieszyliśmy się też, gdy dowiedzieliśmy się, że to jednak Cieślak będzie walczył z tym makabu o pas mistrzowski. Cieślak jest w sile wieku, Cieślak jest w świetnej formie, Cieślak jest przebojowy, Cieślak nokautuje, no i naprawdę z dużym entuzjazmem przyjęliśmy wiadomość o tej walce. Początkowa radość została jednak delikatnie stłumiona przez ogromny chaos informacyjny, jaki się pojawił wokół tego starcia. Nie wiadomo było tak naprawdę, kiedy ta walka się w ogóle odbędzie, bo najpierw mówiono o 17 stycznia, potem pojawiał się 25 stycznia. Ostatecznie ten pojedynek odbędzie się 31 stycznia. Bardzo długo walki nie ogłaszała oficjalnie Federacja WBC nie było też pojedynku na portalu Boxrek. Chaos informacyjny dotyczył też kontraktów. Raz były informacje, że kontrakty zostały podpisane. Później okazywało się jednak, że że żadnych kontraktów nie ma. W tym wszystkim jeszcze swoje trzy grosze musiał wtrącić Don King, który choć ma już prawie 90 lat, to jednak postarał się o to, żeby ten pojedynek został zablokowany. Ostatecznie na szczęście to mu się nie udało, no ale jednak jako promotor ilungi Makabu King wciąż starał się pokazać, że jeszcze coś w tym świecie boksu znaczy. Jeszcze kilka dni temu nie było tak naprawdę wiadomo, czy Michał Cieślak w ogóle do Demokratycznej Republiki Konga wyleci. Promujący Cieślaka Tomasz Babiloński udzielił takiego bardzo mocnego wywiadu portalowi Ring Polska, no, w którym był po prostu wściekły, w którym mówił, że polska strona jest traktowana kompletnie niepoważnie no i że rozważa odwołanie tego wszystkiego. Ja się Babilońskiemu w ogóle nie dziwię, bo to jest promotor, któremu leży na sercu dobro zawodnika. Tymczasem Cieślak jest w treningu już od dłuższego czasu. E, trudno w takiej sytuacji cokolwiek zaplanować, trudno pod podjąć jakieś logistyczne kroki, skoro tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ta walka się odbędzie, czy ta walka się w ogóle odbędzie, czy kontrakty zostaną podpisane. Także Babiloński miał prawo być tutaj zirytowany, no ale ostatecznie cały sztab spotkał się i wspólnie z Michałem Cieślakiem podjęli decyzję, że jednak takiej mistrzowskiej szansy się nie odmawia. Zaraz przejdę do tego aspektu sportowego, który obiecywałem, no ale jednak nie da się nie wspomnieć o tym, co dzieje się w Kinszasie od momentu, kiedy Michał Cieślak z ekipą już tam wylądowali. Tutaj polecam Wam wszystkim śledzenie konta na Twitterze Andrzeja Wasilewskiego, czyli współpromotora Cieślaka, który również jest na miejscu, no i który co chwilę relacjonuje, że tak naprawdę to jest kompletnie inny świat. Jest trochę śmiesznie, trochę strasznie. Śmieszne było na przykład to, jak wyglądał trening medialny Cieślaka, który odbywał się po prostu gdzieś na środku ulicy, niemalże. Cieślak wykonywał walkę z cieniem, a dookoła ustawiali się miejscowi, którzy to wszystko oglądali. No ale strasznie jest na przykład, gdy czyta się, że ludzie chodzą po ulicy najzwyczajniej w świecie z bronią. No i strasznie jest, gdy czyta się, że Cieślak z ekipą, w zasadzie ekipa Cieślaka została okradziona w hotelu i to w bardzo podstępny sposób. Widzimy na, na Twitterze Andrzeja Wasilewskiego czy Tomasza Babilońskiego zdjęcia z krzeseł poustawianych w pokoju hotelowym, tak żeby zrobić barykadę, żeby nikt nie wszedł. No ogólnie tak jak mówię, polecam śledzić Twittera, czy to Wasilewskiego, czy to Babilońskiego, żeby naprawdę zobaczyć cały ten folklor. Sama organizacja gali jest zatem kompromitująca, no ale nie zapominajmy, że w ringu spotka się dwóch naprawdę świetnych pięściarzy, którzy powinni dać znakomitą wojnę. Zacznijmy od Michała Cieślaka. On nawet w naszym kraju nie jest specjalnie popularny. Tymczasem to obecnie jeden z najlepszych naszych pięściarzy i jeden z najbardziej efektownie walczących naszych pięściarzy. Cieślak tak naprawdę już od początku zawodowej kariery bardzo dobrze się zapowiadał, bo to był pięściarz, którego zawsze świetnie się oglądało. Zawsze wnosił do ringu energię, zawsze szedł do przodu, no i po prostu nokautował. Był taki okres, gdzie kilka razy pod rząd nokautował rywali na samym początku walki, czasem w pierwszej rundzie. Wyrastał naprawdę na dużą gwiazdę, walczył na coraz większych Galach. No i potem ta kariera troszkę przyhamowała przy okazji walki z Nikodemem Mierzewskim, a raczej po tej walce, gdy w organizmie Cieślaka wykryto zakazane środki dopingujące. Cieślak jednak nie szukał tanich wymówek, on wziął to wszystko na kratę, odcierpiał zawieszenie, no i wrócił i znów jest bardzo mocny. Bardzo udany dla Michała Cieślaka był rok 2019, w którym zanotował dwa cenne zwycięstwa przed czasem. Najpierw nad Jorim Kalęgą, a następnie Olandre Wadżudurodolą. Durodolą. Obaj może nie przyjeżdżali do Polski w najwyższej formie, no ale jednak to znani zawodnicy, i posiadanie ich w rekordzie na pewno robi wrażenie. 20 grudnia Cieślak miał bić się z Nurim Seferim i w stawce tego pojedynku miał się znaleźć pas IBF International. A zatem widać, że Tomasz Babiloński wraz z Cieślakiem celowali właśnie w stronę IBF, w stronę pięcia się w rankingu Federacji IBF. No ale jednak nadeszła dość niespodziewana propozycja walki o Mistrzostwo Świata w no i oczywiście w takim wypadku pojedynek z Seferim został odwołany. Na drodze Cieślaka do upragnionego tytułu Mistrza Świata stoi naprawdę bardzo mocny zawodnik, bo tak bez wątpienia należy powiedzieć o Ilundze Makabu. To jest pięściarz, którego już od wielu lat obserwujemy w walkach z najlepszymi. To jest pięściarz, który zawsze daje w ringu znakomite wojny i w zdecydowanej większości przypadków wychodzi z tych wojen zwycięsko. On poniósł w karierze tylko dwie porażki, z czego pierwszą w swoim debiucie na zawodowym ringu to było 12 lat temu, a drugą w maju 2016 roku w starciu z Tonym Belliu. Wtedy również w stawce był pas mistrza świata WBC w wadze junior ciężkiej. No i Makabu już w pierwszej rundzie rzucił Beliu na deski. Wydawało się, że jest na jak najlepszej drodze do tego by zostać tym mistrzem świata. Natomiast w trzeciej rundzie chwila nieuwagi kosztowała go porażkę. Wówczas Beliu trafił go bardzo mocno. No i już nie odpuścił. Zasypał następnie gradem ciosów przy linach. No i Goodison Park w Liverpoolu dosłownie eksplodowało. Po porażce z Beliu Makabu znalazł się na chwilę poza tym największym boksem, tym bardziej dlatego, że nie wziął udziału w turnieju WBSS. No ale on również wrócił bardzo udanym rokiem 2019, w którym podobnie jak Michał Cieślak, odniósł dwa bardzo cenne zwycięstwa. Oba zresztą w Rosji. Najpierw znokautował Dmitrija Kudriaszowa, a następnie pokonał na punkty po bardzo efektownej, bardzo bliskiej walce Aleksieja Papina. Szczególnie właśnie to zwycięstwo nad Papinem było cenne. Papin był świetnie przygotowany, papin świetnie walczył, papin potrafił przyjąć, Potrafił bardzo mocno uderzyć, ale Makabu to wszystko wytrzymywał. No i kluczowa była runda 12. W tej właśnie dwunastej rundzie Makabu był w stanie rzucić Papina na deski. I wydaje się, że to właśnie przesądziło o jego bardzo cennym zwycięstwie, bo ostatecznie wygrał w Rosji 2 do Remisu. Pojedynek Cieślaka z Makabu to starcie zawodników, w których boksie możemy znaleźć sporo cech wspólnych. Przede wszystkim obaj specjalizują się w ofensywie. Uwielbiają parcie do przodu, uwielbiają półdystans, zawsze dążą do zwycięstwa przed czasem, no i też ich współczynniki nokautów pokazują, że naprawdę mają czym uderzyć. Gdy Cieślak atakuje, to widać w jego oczach taką olbrzymią pasję, taką naturalną agresję, taką chęć zniszczenia rywala, co zresztą bardzo często się udaje. Makabu z kolei dysponuje naprawdę szerokim arsenałem. On potrafi składać zróżnicowane kombinacje, ma szczególnie groźne te ciosy podbrudkowe no i uwielbia kontratak Oglądając jego walki, można czasem odnieść wrażenie, że to jest takie trochę na zasadzie, albo ja padnę, albo ty padniesz, bo Makabu lubi iść na otwartą wojnę, zawsze trochę tych ciosów przyjmuje i czasem no, już wydaje się, że musi po prostu paść na deski, ale on wtedy tylko się otrzepuje i odpowiada jakąś bardzo mocną kontrą. Jest zawodnikiem leworęcznym, co może być dla cieślaka dodatkowym utrudnieniem, bo Polak już od dobrych kilku lat z mańkutem nie walczył. Na pewno na korzyść Makabu przemawia też doświadczenie. On, tak jak mówiłem, stoczył już wiele walk z czołówką, Zjedził tak naprawdę cały świat, i na tych wrogich terenach był w stanie odnosić zwycięstwa. No teraz pamiętajmy, że będzie walczył u siebie, co będzie jego dodatkowym atutem. Cieślak takiego doświadczenia nie ma. On na zawodowych ringach jest 5 lat krócej i nigdy nie walczył z rywalem choćby zbliżonym klasą do Makabu. Też warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie pojedynki Michał otoczył w Polsce, a teraz przyjdzie pierwszy wyjazd i to od razu w tak egzotyczne miejsce, gdzie klimat i ogólnie cała ta otoczka mogą no, bardzo mocno dać w kość. Przewagą Cieślaka mogą być warunki fizyczne. Wynotowałem sobie za portalem Boxrek, że Michał ma nad Makabu 7 cm przewagi wzrostu i o 13 cm większy zasięg ramion. I moim zdaniem najlepszym sposobem na wykorzystanie tego będzie próba uniknięcia takiej właśnie wojny na wyniszczenie na warunkach proponowanych przez Makabu. No wiadomo, że ringowa agresja jest główną charakterystyką Cieślaka i nie chodzi mi absolutnie o to, żeby jakoś radykalnie zmieniać styl, ale po prostu podejść do wszystkiego z zimną krwią i nie podpalać się. No bo rywal potrafi naprawdę bezlitośnie skontrować. To już jest walka o mistrzostwo świata. Przeciwnik to kawał twardziela i trzeba ten pojedynek po prostu mądrze rozegrać. W całym tym wielkim zamieszaniu pozytywem jest to, że udało się wynegocjować przyzwoity skład sędziowski. Punktować będą trzej Meksykanie, którzy przynajmniej teoretycznie powinni być neutralni. W ringu walkę poprowadzi natomiast ceniony arbiter Michael Griffin, który sędziował choćby pierwszy pojedynek Joshua z Ruizem. Jestem praktycznie przekonany, że arbitrzy punktowi nie będą jednak w tej walce ostatecznie potrzebni, bo wszystko i tak rozstrzygnie się przed czasem. No, gdy w ringu jest dwóch zawodników tak ofensywnych i tak mocno bijących, to po prostu musi być wojna. To po prostu musi być nokaut. No i oczywiście pytanie tylko, kto kogo znokautuje. Nie obraźcie się na mnie za mój typ, ale próbując patrzeć obiektywnie, ja stawiam na Makabu. On wciąż jest stosunkowo młody, absolutnie nie jest rozbity, no i przemawia za nim to wspominane już dzisiaj doświadczenie. Cieślak wskoczy natomiast na nieznany sobie dotychczas poziom, no i tak naprawdę dopiero teraz przekonamy się, jak twarda jest ta jego szczęka. Polak bynajmniej nie stoi jednak na straconej pozycji. Ja powiedziałbym, że widzę tu proporcje tak 60 do 40 na korzyść makabu. Kluczem do triumfu Cieślaka może okazać się jego psychika. Wydaje się naprawdę piekielnie mocny mentalnie. Wszystkie te cyrki w kinszasie pewnie niejednego by złamały, ale o Michała akurat jestem spokojny. Także nie wiadomo, co jeszcze wymyślą organizatorzy, nie wiadomo jakie jeszcze kłody rzucą Cieślakowi pod nogi, ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, by być po prostu maksymalnie skupionym na swojej robocie. Mówił zresztą Michał nie tak dawno w wywiadzie, że jest z radomia, więc trudno go czymkolwiek przestraszyć, no i tego, tego się trzymajmy. W tym wspominanym nerwowym wywiadzie Tomasz Babiloński mówił, że Cieślak jest przetrenowany, no i rzeczywiście ten cykl był mocno zaburzony, no ale mimo wszystko liczę na to, że zobaczyłem Michała Cieślaka w życiowej formie. Nie mam dla Was najlepszych informacji co do transmisji, bo co zapewne większość z Was już wie, Polsat pokaże galę w systemie Pay-Per-View. Ja zazwyczaj na Pay-Per-View nie narzekam i nigdy nie miałem większego problemu z wydaniem tych 40 zł na przykład na Polsat Boxing Night, no, ale wtedy zazwyczaj miałem zagwarantowaną dobrą kartę. Tam było 6 czy 7 fajnych walk no i to się wszystko broniło. Teraz natomiast nie rozumiem decyzji o takim systemie pokazywania pojedynku. Wszystko było organizowane na wariackich papierach. Nie było tutaj czasu, by w jakikolwiek sposób walkę wypromować, a też się Szlak nie jest niestety jakiś bardzo popularny. Na undercardzie mają niby być dwa jakieś inne pojedynki, no ale w nich należy spodziewać się jakichś lokalnych, kompletnie anonimowych zawodników. Trudno powiedzieć też, jaka będzie jakość sygnału, a patrząc na to, co się dzieje, również i z tym mogą być kłopoty. Jak zatem widzicie, wszystko tonie w oparach absurdu, no ale ostatecznie będzie liczyło się tylko to, kto zostanie mistrzem świata. A jeśli Michałowi Cieślakowi uda się wywalczyć ten tytuł i podtrzymać piękną polską tradycję w kategorii junior ciężkiej, bo przecież w kategorii cruiser mieliśmy mistrza świata Woderczyka, mieliśmy mistrza świata Adamka, mieliśmy mistrza świata Głowackiego, no to o całej tej otoczce wtedy szybko zapomnimy. Ja delimatu, czy kupować pay-per-view, czy nie, i tak nie będę miał, bo będę w tym czasie albo w samolocie, albo już za granicą. Także i tak pewnie zobaczę pojedynek dopiero w powtórce. Niefortunnie się złożyło, ale gdy planowałem wyjazd, to o dacie walki 31 stycznia nikt nawet jeszcze nie mówił, więc nie byłem w stanie tego zaplanować. Nie obiecuję zatem, że uda mi się nagrać podsumowanie krótko po walce. Jak mam nadzieję, wy wszyscy będę jednak trzymał bardzo mocno kciuki i liczę po prostu na to, że rok 2020 rozpocznie się dla polskiego boksu w wymarzony sposób. Tym też akcent Jestem już się z wami żegnam. Do usłyszenia.